2 października wspominamy błogosławioną Marię Antoninę Kratochwil, dziewicę. Matka przyszłej błogosławionej pochodziła z węgierskiej Górki w pobliżu Żywca. Jej rodzice, Joanna i Jan, wyjechali szukając pracy. Znaleźli ją w Witkowicach, niedaleko Ostrawy Morawskiej. Tam 21 sierpnia 1881 roku przyszła na świat Anna. Gdy miała 4 lata, rodzice wrócili do węgierskiej Górki. Po śmierci ojca, kilkuletnią Annę, matka oddała do sierocińca prowadzonego przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Już wtedy pomagała dzieciom. Zawsze była pogodna, wrażliwa na innych i ofiarna. Ukończyła szkołę podstawową, a następnie studium nauczycielskie i sama zaczęła uczyć. Była ceniona i kochana. W pracy łączyła zdobytą wiedzę ze swymi talentami i wielką miłością do dzieci. W wieku 28 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych. Po rocznej formacji złożyła śluby zakonne i otrzymała imię Maria Antonina. Uczyła w szkołach zgromadzenia. W roku 1925 powierzono jej zorganizowanie i kierowanie internatem oraz szkołą ćwiczeń przy prywatnym seminarium nauczycielskim, które prowadziły siostry. Była tam też przełożoną nowo powstałej placówki zakonnej. Nie zrażała się piętrzącymi się trudnościami, była dobrą organizatorką. Świadkowie pamiętają, że bardzo często można ją było spotkać w kaplicy, zatopioną w modlitwie. Do uczennic podchodziła indywidualnie, pomagała rozpoznać i rozwinąć uzdolnienia. Była serdeczna, wrażliwa, dobra, mądra, wymagająca, otwarta na każdego. Szczególną troską otaczała uczennice mieszkające w internacie. Jeszcze więcej serca okazywała tym, którym nauka sprawiała trudności i musiały powtarzać rok. W pracy pedagogicznej wykorzystywała nowatorskie wówczas metody. Organizowała wieczory poezji, wieczory taneczne, to z jej inicjatywy powstał teatr amatorski i orkiestra skrzypcowa. W czasie wycieczek uwrażliwiała na piękno przyrody. Po 7 latach ofiarnej pracy w tłumaczu powtórnie posłano ją do Lwowa. Została tam dyrektorką szkoły podstawowej i formatorką kandydatek do zgromadzenia. Dzięki intensywnej pracy doskonale łączyła te posługi. Po wkroczeniu do Lwowa Armii Czerwonej we wrześniu 1939 roku szkołę zamknięto. Pod koniec tego roku siostra Antonina została przełożoną domu zakonnego w Mikulczynie w pobliżu Iwano-Frankowska, wówczas Stanisławowa. Władze sowieckie zajęły klasztor. Siostry miały do dyspozycji jeden pokój. Pozbawione były pracy i tym samym środków utrzymania. Biedę potęgowała niepewność sytuacji, ciągłe groźby i strach. Jako przełożona starała się wprowadzić nadzieję w Boże miłosierdzie i podtrzymywała siostry na duchu. Po ponad rocznej tułaczce w czerwcu 1941 roku siostry wprawdzie wróciły do swojego klasztoru, ale po kilku tygodniach zostały aresztowane. Hitlerowcy osadzili je we więzieniu śledczym w Stanisławowie. Panowały tam nieludzkie warunki. Siostra Antonina jako przełożona była szczególnie brutalnie przesłuchiwana. Jednak ostatkiem sił modliła się i zachęcała współwięźniarki do modlitwy. 26 września 1942 roku zwolniono ją z więzienia, ale była tak słaba, że nie mogła już wyjść o własnych siłach. Zmarła w opinii świętości na skutek odniesionych ran i tyfusu 2 października 1942 roku. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Antoniny, dziewicy, udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.